miesiące jakby zapomnianej, niesłusznie zapomnianej, w tym sensie, że nikt nie wie, jakimi drogami, oczywiście tak się mówi, chodzi popularność i sława. Znaczy, pomijając już kwestię gatunku, że oczywiste jest, że autor kryminałów i tak dalej, ale w obrębie poezji no jest jakby, wydawałoby się, równorzędne, prawda, że powinno decydować o tym, jak wartość tekstu. Okazuje się, że absolutnie nie, że to nie ma nic wspólnego, że działają tu takie same mechanizmy, jakieś przedziwne, przypadek, rynek, umiejętność promocji, autopromocji, znajomość z dobrym krytykiem, wejście w jakiś krąg, prawda, nawet nie czytelniczy, ale piśmienniczy, prawda, w sensie włączenia się do jakiejś redakcji, jakiegoś pisma, które staje się popularne i to potem już działa na zasadzie inżyniera mamonia, czyli no, ludzie czytają, słuchają piosenek, które już znają, a nie chcą słuchać piosenek, których nie znają, no bo po co słuchać takie piosenki, prawda, to jest oczywiste, lubimy to, co znamy. Jeżeli chodzi o poezję, to jest pewna granica ludzkiej wytrzymałości na ilość nazwisk i funkcjonowanie na rynku. Przez to, to jest nasze szczęście i nieszczęście, że mieliśmy kilku noblistów jakby związanych z literaturą, w tym dwóch żyjących właściwie w jednym momencie, w jednym czasie i te nazwiska plus Różewicz, plus jeszcze ktoś, prawda, wypełniły półeczkę, no bo nawet przeczytanie tekstów Miłosza, prawda, no to jest ogromna księga i to nie każdy się na to zdobędzie, już nie mówiąc o jakiejś głębszej lekturze. No, trzy nazwiska wystarczą. Czwarte już nie wchodzi, o piątym zapamiętamy. Zresztą tak samo jest z malarzami, ze wszystkimi, ile nazwisk malarzy. Okazało się, że jedyne nazwisko, jakie przychodzi do głowy studentom nauk humanistycznych w Łodzi, była taka ankieta robiona niedawno, to jest Matejko. Znaczy powielają tylko i wyłącznie nazwiska malarzy, o których słyszeli w szkole średniej, albo których prace były reprodukcje na ścianie. Tam Babie Lato, Helmoński, no takie rzeczy. Później już nic nie wchodzi, żadna informacja nie jest aktualizowana. No, kierunki humanistyczne, nie pytali jakichś tam perukarzy, prawda, czy ogrodników, także tutaj jest to oczywiste. Podczas kiedy właśnie, jak to się dzieje, że ktoś o jakby równym talencie przepada zupełnie, a inne nazwiska funkcjonują. Przecież no, takim klasycznym nazwiskiem w polskiej literaturze, ja nie chcę tu wartościować, jest na przykład Pawlikowska-Jasnorzewska, prawda, jako pewien synonim takiej poezji kobiecej, poetyckiej, właśnie lirycznej, erotycznej, no nie wiem jakiej. Z tymi erotykami zresztą jest przedziwnie, bo ciągle powołuje się jakiś malinowym chruśniaku czy coś takiego. Przykład, no to jest żałosne, to jest żałosne, to jest żałosne. Ale poezji erotycznej, prawda? Jest piękny wiersz, ale no, no nie przesadzajmy, jak to mówią, ile można. No. Ale jest on i ona. On i ona, tak, tak. Dlaczego Poświatowska na przykład stała się tak sławna? Tu ma też wymiar jakby biograficzny. Trzeba umrzeć młodo, być nieszczęśliwym, prawda? Ten 27 lat to jest dobry taki wiek dla rock'n'rollowca. Ona miała 30 kilka, jak umarła. Tu powstaje taka legenda biograficzna. Jeżeli tak jak Salomea żyła długo i w miarę przez ostatnie lata nieszczęśliwie, w zapomnieniu, prawda, no to no kto o tym będzie pamiętał i kto się będzie tym przejmował? Przecież tej ostatnie tomiki to zostały opublikowane wiele lat przed już później śmiercią. Ale ja tutaj bym miała pytanie, bo... No właśnie. Pamiętam Salomę jako bardzo piękną kobietę. Ja byłam w kole młodych pisarzy na samym początku. Taką... No jest na tej takiej karteczce, gdzieś ja sobie tu nawet wydrukowałem. Tu jest portrecik, można puścić. Nosiła taki toczek na włosach, taki otoczony futerkiem. Była taka zdystansowana, nie szukała popularności, tak jak na przykład, no powiedzmy, Rafał Jaczek, robił numery, ale takich numerów nie robiła. Ale nikt nie spotkał nikogo, kto by jej odmówił talentu. Więc jeśli mówisz, że została zapomniana, mi się wydaje, że nie powinniśmy się tak wyrażać, bo to jest nieprawda, a utrwala pewien taki negatywny stereotyp.
Ja nie spotkałam nikogo, kto by mnie pamiętał, a jeśli się wyzetknął kiedykolwiek albo z osadą, albo z profesorem Salomej Kapuczyńskiej. No oczywiście, ale... Ale poezja nie była z nami. Jaka wynikła teraz, Arianna Bocian ma duży tom wierszy zebranych w atucie Lothar Herbst, z tego co wiem i tak dalej, a Salomea jednak no jakoś tak... Salomea też ma. Nie jesteście państwo na bieżąco. Co Słowczyński wydał. Słowczyński wydał. Słowczyński wydał. Były zamknięte w zakładzie. Dlatego właściwie stowarzyszenie ani kompletnie milczało i pisma nie zabiegały o teksty. No a mi Ałęcki mówił, że pisała cały czas i to pisała świetne rzeczy. Tak, Erik Ostrowski pod ten redaktor tomu Marianny Bocian na fejsie wyraził się, że kilkakrotnie starał się wynegocjować z bratem jej, żeby ją przemieścić z tego. Z tego hospicjum, czy też z tego domu opieki do jakiegoś innego tego, ale on się nie zgodził i no, ona była naprawdę ogólnie w lepszej formie byłaby niż tam do końca, no ale niestety rodzina, czyli brat najbliższy no, zdecydował inaczej jakby za mną. No, może no, ja tak. Powiem o tym, że opublikowała te 13 tomów, 12 tomów zbioru wierszy. Plus zebrane obecnie tak, chyba. Tak? No jeśli tak jest, no to ja Słowczyński nie jestem na bieżąco, to się przyznaję. U Ryśka nie byłem, byłem w atucie. Dopiero w 1962 roku tomikiem Chłodny jest oczom. Następnie Wołanie na ptaka, Zbroja błękitna i Tryptyk ze snu, Białostrunne, Zmilczenia, 80 rok Czuwanie, 81 Dzban ognia, 81. Także w tym roku, w 81, w tym takim przełomowym politycznym roku wydała dwie książeczki. Natura płomienia 82, Pożegnanie brata 86, Nadzieja 87 i ostatni domik na drzewie wydany w 93 roku w ramach serii z Kołatką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Wrocławskiego. Ostatnie lata spędziła w domu opieki pod Wrocławiem, gdzie dalej się pisała wiersze. No i zmarła 1 maja po długiej przewlekłej chorobie, najpiękniejszy żywiołów, jak pisze tutaj na stronie, to żywioł zatracenia, gdziekolwiek padnie iskra, tam śmierć się uśmiecha, lecz każdy widok przyćmi płonący zew ogniska, gwiazda ułomności ludzkiej, płonąca łza, pociecha. Salomea Kapuścińska, wiersz ogień stomiku natura płomienia. Także to były naprawdę piękne liryki. Może ja tu przeczytam jeden gazela. Złotą gazelę wpuszczę między liście i naszych nocy to będzie symbolem. Takie płochliwe jest oczekiwanie, ucieczka serca branego w niewolę. Jestem samotna i ciągle to trwożę, że więcej nigdy o mnie nie pomyślisz. Jak przychodzisz, tak się bardzo boję, jak gazela pierzcham pośród liści. Nie płosz mniej więcej niemych słów nadmiarem, nie płosz zaklęciem ani żadnym gestem, bo jeszcze chwila, a utracę wiarę w to, że o tobie myślę, a więc jestem. Także naprawdę fantastyczne teksty. Powiem jak naprawdę to przez te pomosty, dzięki tym pomostom literackim, słuchajcie. Państwo, ja poznaję na nowo jakby poezję kolegów i koleżanek i poznaję tak naprawdę no, Salomę, którą spotkałem mając 15 lat. Po wakacjach spotkanie było w 1972 roku koło młodych poetów, do którego byłem wtedy młodym i nowym członkiem. I nagle było spotkanie w takim tym, przedstawiali się wszyscy tam, Śmigielski, pamiętam, Andrzej Zawada, Lothar Herbst, Isakiewicz, wtedy opiekun koła młodych. Bodajże chyba był na tym spotkaniu też, o ile się nie wiem, Andrzej Więckowski, no i właśnie Salomea Kapuścińska i parę jeszcze osób. No i tak byłem wpatrzony, bo to była piękna kobieta, miałem 15 lat i ona taka była lekko zażenowana, że tak wpatrzony jestem w nią, prawda? A później na tym spotkaniu, bo to był chyba rok po śmierci Wojaczka, była taka karteczka za, musimy uczcić, prawda, Wojaczka, 5 zł. Już mówiłem, kiedyś 5 zł to było te słynne 5 zł aluminiowe z rybakiem. No i tam moja mama robiła na drutach, bo pilnowała swego jedynaka, więc powiedziałem, że to chodzi o wpisowe.
zawsze miałem dobrą gadkę i wszyscy poszliśmy wtedy do piwnicy Świdnickiej właśnie uczcić Rafała Wojaczka i wtedy po raz pierwszy napiłem się wódki z poetami w kole młodych i mówię z Salomeją Kapusińską, która